Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Tomasz Siemoniak, minister, koordynator do spraw służb specjalnych. Dzień dobry, panie ministrze, witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, to jeszcze warto dodać. Panie ministrze, przesłuchanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego może być przełomowe dla prac komisji śledczej, która zajmuje się sprawą Pegasusa? Jest na pewno bardzo ważnym momentem. Dobrze, że komisja od tego zaczyna, że zaczyna od samej góry. To prezes Jarosław Kaczyński był faktycznym przywódcą Polski przez 8 lat za różne sprawy odpowiedzialnym. Jeszcze był wicepremierem do spraw bezpieczeństwa dwa razy, więc miał formalny tytuł do zajmowania się takimi sprawami jak służby specjalne. Ciekawe, co powie. Miał kilka wypowiedzi na temat Pegasusa w różnych swoich rolach w przeszłości i myślę, że z tych wypowiedzi układa się pewien obraz jego wiedzy, być może jego decyzji. Najbardziej interesujące w tym wszystkim jest to, czy to on decydował i czy wiedział o tej decyzji, że taki zakupie, system... Tak? Tak, czy wtedy taki... nie był wicepremierem do spraw bezpieczeństwa. No, ale był faktycznym przywódcą, do którego z najdrobniejszymi sprawami ministrowie się zwracali. Przecież ani premier Szydło, ani premier Morawiecki nie byli faktycznymi decydentami. Pytanie, czy wskazywał osoby do inwigilacji, czy zapoznawał się z jakimiś materiałami. Tutaj pytań jest bardzo dużo. Czy prezes Kaczyński, myśli pan minister, że to mogło tak wyglądać, że prezes Jarosław Kaczyński wskazywał osoby do inwigilacji, które miały być podsłuchiwane, czy więcej niż podsłuchiwane, bo to nie tylko kwestia dźwięku, tylko obserwowania urządzeń elektronicznych tych osób, ale i co, i potem na biurko prezesa te informacje miały spływać? Tak pan minister uważa, że to mogło wyglądać? Mam taki obraz działania prezesa Kaczyńskiego, że decydował w najdrobniejszych sprawach. Gdy politycy PiS-u się pokłócili, czy budować obwodnicę w Wałbrzychu, to prezes musiał to rozstrzygać, z tego co wiem, od posłów PiS-u. Więc jeśli ktoś decydował, żeby inwigilować szefa kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej, Krzysztofa Brejzę, to wyobrażam sobie, że może prezes nie znał szczegółów, jak działa Pegasus, może prezes nie orientował się. Na początku, jeżeli chodzi o same działania operacyjne związane z szefem Brejzą, to zaczęły się zanim był szefem kampanii wyborczej. To tylko tak dla porządku. Tak, ale prawda? Potem był szefem kampanii wyborczej. Potem był, ale a na początku, bo jeszcze nie dotyczyło to szefa kampanii wyborczej. Ale dotyczyło osoby, która w ocenie prezesa zaszkodziła bardzo PiS-owi, bo ujawniła nagrody w rządzie premier Szydło. Pamiętamy wszyscy konferencję słynną prezesa, który wyszedł, obniżył wszystkim pensje w sferze rządowo-parlamentarnej. Notowania PiS-u bardzo spadły, więc wątek ukarania Brejzy tutaj musiał być bardzo żywy w tym wszystkim. Panie ministrze, o co pan by zapytał Jarosława Kaczyńskiego? Jakie pytanie pan by zadał prezesowi PiS? Czy ma świadomość, że jego podwładni stworzyli system, w którym z jednej strony służby przekraczały granice kontroli operacyjnej, to znaczy tak jak z telefonu Brejzy były w stanie wyciągać materiały wstecz, jest to kompletnie niezgodne ze zgodami sądu, ze sposobami działania, i czy ma świadomość, że te materiały były przekazywane usłużnym mediom i wykorzystywane do nagonek, do niszczenia ludzi, do niszczenia rodziny Brejzy, i czy jest gotów za to przeprosić, bo owszem, może opowiadać różne historie o przestępcach, terrorystach, natomiast jest bardzo konkretny, udokumentowany przypadek Krzysztofa Brejzy. Co prezes Kaczyński na to? Czy jest w stanie powiedzieć, że tak w państwie praworządnym nie powinno być? Oczywiście pewnie te pytania padną, pytanie, czy wiedział, kto jest na tych listach, czy o tym decydował, czy mu to przynoszono, w jaki sposób zgodził się na to, że pod jego bokiem jego ludzie stworzyli taki właśnie system, taki ciąg transmisyjny od służb do mediów, gdzie niewygodna dla Kaczyńskiego czy PiS-u osoba podlegała tego rodzaju działaniu. Ciekaw jestem, co ona to powie, bo moim zdaniem nie ma tu jakichś specjalnych sztuczek na swoją obronę. Dobrze, że się godzi
przyjść na to posiedzenie Komisji Śledczej i sądzę, że będzie miał odwagę odpowiedzieć na różne pytania. A najważniejszym pytaniem jest pytanie, czy czuje się odpowiedzialny za to wszystko. Jak był faktycznym przywódcą Polski przez 8 lat, o wszystkim decydował, to czy czuje się odpowiedzialny za tę sytuację, czy jest gotów przeprosić Krzysztofa Brejzę i jego rodzinę. Panie ministrze, czy pan dzisiaj może ze stuprocentową pewnością albo trochę mniejszą, ale dużą pewnością powiedzieć, że Pegasusa używano nielegalnie do inwigilowania polityków opozycji, zarządu Prawa i Sprawiedliwości. Czy to się działo, czy pan ma taką wiedzę dzisiaj? To będzie przedmiotem, to jest przedmiotem śledztwa prokuratury, więc jestem ostatnią osobą, która będzie wydawała wyroki, tak jak to się pierwszą, działo. Jeżeli chodzi o wiedzę dzisiaj. No tak, ale o legalności bądź nielegalności nie stwierdza koordynator służb specjalnych, tylko musi to stwierdzić prokuratura. Jestem przekonany i mam w tym zakresie wiedzę, że z pewnością kierowano to narzędzie przeciwko osobom niewygodnym dla PiSu. I przykład Krzysztofa Brejzy wyczerpuje tutaj wszystkie znamiona. Nie jest jedyny. A jeżeli chodzi o listę, o której mówił pan minister w kontekście prezesa Jarosława Kaczyńskiego, czy widział tę listę, czy miał do niej dostęp, to jak ta lista jest długa, panie ministrze? I czy mówiąc o liście, to myśli pan o politykach opozycji, którzy byli śledzeni, inwigilowani za pomocą tego systemu, czy szerzej o w ogóle osobach, które były kontrolowane przez ten system? Oczywiście, że szerzej, bo bardzo różne osoby podlegały inwigilacji tym systemem. Ale chyba też słusznie podlegały inwigilacji tym systemem. Bo oczywiście też i są takie osoby. Bo chyba sądy nie są aż takie ślepe, czy sędziowie nie są aż tacy mało rozgarnięci, żeby tylko wnioski wydawali na to bez żadnego uzasadnienia, panie ministrze. Nigdy nie stwierdziłem tego, że wszystkie przypadki były niesłuszne. To jest narzędzie. To było narzędzie, bo odebrano właśnie Polsce licencję za to, że nie używano tego wobec terrorystów, nie używano wyłącznie wobec podejrzanych o terroryzm, czy nie używał wyłącznie tego kontrwywiad, tylko na tej liście się znalazły osoby niewygodne, których nie było żadnego powodu, żeby w taki sposób traktować czy inwigilować. Więc to ile było takich totalnie nieuzasadnionych działań operacyjnych? Umówiliśmy się z ministrem Bodnarem, bo tutaj władztwo jest prokuratora generalnego, który on jest, że przejrzymy tę listę i prokuratura powiadomi, prokurator generalny powiadomi osoby indywidualnie, które były w sposób nieuzasadniony inwigilowane. Uznaliśmy, że to jest jedyna możliwa droga i wtedy, jeżeli zainteresowany otrzyma taką informację formalnie, będzie mógł się z nią podzielić albo nie będzie chciał się nią podzielić. Ile mogło takich osób, tak póki co z wiedzy, którą pan do teraz posiada, to były dziesiątki osób, kilkanaście osób, setki osób? Tych osób było znacznie więcej niż te przypadki, o których powszechnie się dyskutuje. Jaki rząd wielkości, panie ministrze? Nie chcę mówić o tutaj rzędach wielkości. Dziwię się, że... Ale niektórzy politycy Platformy mówią o jakichś. Dziwię się też temu, że niektórzy mówią. Dziwię się też temu, że panowie Kamiński z Wąsikiem na swojej konferencji też do jakiejś tutaj liczby się odnosili. To nie są jawne informacje. Jak mówię, przyjmujemy zgodną z prawem, zdrowym rozsądkiem drogę poinformowania tych ludzi, którzy byli nieuzasadnienie inwigilowani, pozostawiając im decyzję, czy chcą to ujawnić. Ja rozmawiałem z różnymi osobami, które jakby nie wiedząc, czy mogą być na tej liście, czy nie mogą, ja zresztą nikomu takich informacji oczywiście nie udzielam, mówią, ja bym nie chciał, żeby być ujawnionym na takiej liście, bo moi znajomi, moja rodzina natychmiast będą wiedzieli, że wszystko, co do mnie pisali, wszystkie zdjęcia, które przysłali, były obiektem służby. Kiedy to się wydarzy, trzeba to uszanować. Kiedy to się może wydarzyć? Ja sądzę, że to są najbliższe tygodnie. Wczoraj rozmawialiśmy o tym z ministrem Bodnarem i sądzę, że będziemy gotowi z tą procedurą, z ruszaniem z tą procedurą w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu zacznie się informowanie tych osób, które były inwigilowane za pomocą. Trzeba to oczywiście solidnie przygotować, ale mamy świadomość taką, że nie ma co z tym dłużej czekać. Ale podkreślam, że tu decydentem jest prokurator generalny. Ja go tutaj oczywiście we wszystkim wspieram i uważam, że to jest dobra droga. To do kiedy to potrwa? Ile panowie będą, ile to będzie trwało informowanie tych osób?
Bo nie wiem, jeżeli ich jest 10, to potrwa pewnie parę dni, a jeżeli ich jest 5 tysięcy... Nie chcę tutaj wchodzić w rolę prokuratora generalnego. Okay. Chcemy jak najszybciej to rozpocząć i nie ma żadnego powodu, żeby jakoś to rozwlekać, tak, oczywiście. Natomiast każdy przypadek musi być starannie przeanalizowany. Panie ministrze, to jeszcze jedno pytanie, zanim radiową część rozmowy zakończymy. Kilka dni temu zatrzymano ukraińskich dziennikarzy, którzy mieli fotografować pociągi z rosyjskim zbożem. Na wniosek ABW zostali wydaleni na Ukrainę. Mają zakaz przez 5 lat, jeżeli dobrze pamiętam, wjeżdżania czy pojawienia się w krajach strefy Schengen. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Czy, panie ministrze, dotychczasowa pana wiedza wskazuje na to, że oni byli powiązani z obcymi służbami? Zostali wydaleni nie dlatego, że fotografowali wagony ze zbożem, czy prowadzili jakąś inną działalność dziennikarską, tylko dlatego, i podała to Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w swoim komunikacie, fotografowali także obiekty infrastruktury krytycznej, w niczym niezwiązane z kwestią tranzytu zboża, czy eksportem zboża. Nie chcę tutaj mówić o przykładach. Natomiast w takich przypadkach nasze służby muszą reagować. Nie ma tu większego znaczenia, jakiego kraju są obywatele. Po prostu pewnych granic tutaj nie można przekraczać i z tego, co mnie poinformowano, strona ukraińska przyjęła tę decyzję ze zrozumieniem, więc nie chcemy tutaj eskalować, nie chcemy zaogniać tego, nie chcemy jakichś tutaj emocji dodatkowych wzbudzać, natomiast nie pozwolimy na to, żeby ktokolwiek fotografował obiekty naszej infrastruktury krytycznej. Czyli można uznać, że strona ukraińska uznała to za uzasadnione działanie strony polskiej, jak rozumiem. Niech się strona ukraińska wypowie w tej sytuacji. Jak mówię, blisko współpracujemy ze służbami ukraińskimi. Mamy 1000 fundamentalnych tematów razem z Ukraińcami. Mogą się zdarzać różne takie sytuacje trudniejsze, ale po partnersku je rozwiązujemy. Tomasz Siemoniak, minister koordynator do spraw służb specjalnych, jest dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Kończymy radiową część programu. Przed nami internetowa dogrywka. Bardzo panu ministrowi. Dziękuję. Dziękuję, dziękujemy słuchaczom Radia Plus. Zapraszamy na dogrywkę. Radio Plus. Sedno sprawy. Minister Tomasz Siemoniak cały czas jest gościem Sedna Sprawy. Panie ministrze, niedawno poseł Witold Zembaczyński w tym studiu, czyli członek komisji do spraw Pegasusa też swoją drogą, mówił, że nowa władza też takiego systemu potrzebuje. Że to nie jest tak, że sam system jest zły. No zresztą świadczy o tym to, że używają go przecież dziesiątki krajów, które są naszymi bliskimi sojusznikami, czy to z Unii Europejskiej, czy z NATO. Czy służby pod pana kierownictwem powinny też mieć Pegasusa albo inny podobny system, który pozwala nie tylko podsłuchiwać, prowadzić działalność operacyjną na tym właśnie poziomie, ale głębiej wnikać w sprzęt elektroniczny, śledzić jego historię i tak dalej. Ja nie będę się wypowiadał na temat tego, czym w tej chwili dysponują służby, bo to jest tajemnica i publiczne rozważania. Dziwię się takim artykułom, takim głosom, które ogłaszają, że... Dlaczego mieliście pretensje do polityków Prawa i Sprawiedliwości, do służb rządu Prawa i Sprawiedliwości, że nie mówią o Pegasusie, o zakupie tego systemu? Bo takich systemów nie można używać w taki sposób, jak używały to służby zapisu. Nie można, począwszy od tego, że sfinansowano to z Funduszu Sprawiedliwości, który pochodzi dla ofiar, więc ukrywano to, a potem używano tego systemu w sposób niezgodny z polskim prawem. Ale mówi pan minister, ukrywano to, a chwilę wcześniej mówi pan, że nie powie, jakimi systemami dysponują dzisiaj służby, bo przecież to nie jest w interesie państwa polskiego, żeby... Ukrywano to, że używa się systemu w sposób niezgodny z przepisami. Nie ma takiego przepisu, który pozwala rozszerzać kontrolę operacyjną na czas, na wiele lat wcześniej, tak jak materiały wyciągane z telefonu Krzysztofa Brejzy. No ale ten hacking, który wy mieliście, panie ministrze, hacking team, ten system włoskiej firmy, który pozwalał instalować wrogie, powiedzmy, oprogramowanie Trojany na telefonach osób, wobec których miała być działalność operacyjna, to nieprawda. To też pozwalało chyba na korzystanie wstecz. System dotyczył komunikatorów komputerowych, był używany w jednostkowych przypadkach pod nadzorem prokuratury i za zgodą sądu i był związany z tym, że przestępczość zaczęła korzystać, przestępcy zaczęli korzystać z programów typu Skype i dlatego służba poszukiwała tego rodzaju systemu. Zwracam uwagę, że przez 8 lat
audyty, śledztwa, wszystko przetrzepano przecież w CBA za rządów PiS-u. Nigdy nie postawiono żadnego zarzutu, nie wszczęto nawet postępowania kontrolnego w tej sprawie. Więc mówienie, że to jest jakiś Pegasus Tuska, jest tak absurdalne, bo w tym czasie na świecie systemu typu Pegasus, czy Pegasusa po prostu w ogóle nie było. Więc tak, to jest taki sposób obrony, który no, nie ma żadnych podstaw w rzeczywistości. Tak? I to, co się działo potem z Pegasusem, dlatego jest komisja śledcza, dlatego jest śledztwo, że jest poważne podejrzenie, że naruszono tutaj wiele przepisów. Nikt nie zarzucił, że za czasów CBA Pawła Wojtunika, który nim wtedy kierował, naruszono jakikolwiek przepis. A ręczę, że gdyby tylko cokolwiek było na rzeczy, to przecież by dawno temu prokuratura i tak w innych sprawach niesłusznie, bezpodstawnie ścigano Pawła Wojtunika, niszczono jego rodzinę, to gdyby tutaj cokolwiek było na rzeczy, to wyobraźmy sobie, co by się działo. Panie ministrze, ale to zapytam tylko tak. Czy służby pod pana kierownictwem, nadzorem powinny dysponować systemami, sprzętem zdolnymi do no, posiadania takich informacji, chociażby z komunikatorów, takich jak WhatsApp, no, no, pozwalającymi no, no, także ściągać informacje z telefonów z historii tych potencjalnych przestępców. No chyba to wydaje się naturalne, że skoro przestępcy używają innych narzędzi, to służby też powinny z nich korzystać. Kontrola operacyjna, czy ona dotyczy tej tradycyjnej, czy takiej zaawansowanymi narzędziami, musi opierać się o przepisy. I wszystko, pamiętajmy o tym, służba idzie do prokuratury z tym, a prokuratura idzie do sądu. Sąd wyraża zgodę, a potem te materiały są gromadzone w sposób taki, żeby były dowodami w sądzie, więc są to ograniczenia. Tak? To nie jest tak, że służby mogą zawsze wszystko, a trochę tak to wyglądało za rządów PiS-u. Więc ja bym tej dyskusji nie koncentrował na tym, jakich narzędzi w tej chwili używają służby. Tylko czy używają ich natomiast, legalnie, tak? Tak, na ich legalności. No, ale to politycy PiS odpowiadali zawsze, panie ministrze, to samo. Sądy zgodziły się na korzystanie, na kontrolę operacyjną wobec tego i tego delikwenta. I to wyjaśnia prokuratora, czy sądy były uczciwie informowane. I oczywiście my też chcemy wyciągnąć z tego taki generalny wniosek w duchu tego, o czym już dyskutowała komisja senacka, która się zajmowała Pegasusem, w duchu tego, o czym Parlament Europejski też mówił, bo tam była żeby też ta komisja. Żeby ta zgoda trochę inaczej wyglądała, nie, tak? Żeby w ogóle uporządkować zasady pracy operacyjnej, żeby sądy inaczej pracowały, żeby to nie było tak, że jeden sędzia gdzieś w piwnicy jest zawalony dziesiątkami wniosków. No, podobno nie tak to wyglądało. Tak, nie jest w stanie ich przeanalizować. No, jak to będzie wyglądało w takim razie, panie ministrze, co to za zmiana będzie? Są różne tutaj pomysły od wzmocnienia sędziów, specjalnych wydziałów i zwiększenia liczby sędziów, tak żeby nie było jakiejś presji czasu w takich sytuacjach. Są też takie pomysły jeszcze z zeszłej kadencji nowego organu nadzoru, który miałby takie rzeczy robić. Natomiast nie ma co udawać, że tutaj z tą sprawą było dobrze i ten złoty środek między bezpieczeństwem, bo ja rozumiem to, co mówi pan redaktor, że i mamy takie oczekiwanie, że jeśli chodzi o terrorystów, o zagrożenia bezpieczeństwa, z takimi też mamy do czynienia przecież w Polsce. Też jak najbardziej. Czy korupcję, to należy używać wszelkich narzędzi. Natomiast nie można naruszać prywatności, nie można wskazywać palcem przeciwników politycznych, czy takich przeciwników typu prokuratorzy niewygodni, i wykorzystywać zaawansowanych narzędzi do tego, żeby ich inwigilować. Inwigilować nie po to, żeby postawić jakieś zarzuty, tylko żeby coś znaleźć i kompromitować. Mówię, przykład Krzysztofa Brejzy, wracam do tego uparcie, pokazuje jak w laboratorium, jaki to był mechanizm działania. Mechanizm absolutnie patologiczny. Panie ministrze, to zmienimy trochę temat. Chwilę po tym, jak no, wiele osób podziwiało współpracę prezydenta i premiera w obszarze bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, no,
chwilę po tym mamy wojnę o ambasadorów. Minister spraw zagranicznych chce odwołać aż 50. No tyle rzeczy nie jest tak, że bez prezydenta, bez jego decyzji zgody ma związane ręce, bo konstytucja, nie żadne inne przepisy, tylko właśnie ustawa zasadnicza pisze, że przedstawiciele państwa polskiego są powoływani i odwoływani za zgodą prezydenta. To jest akurat wprost napisane. Według mojej wiedzy jeszcze w grudniu prezydent się zgodził, wskazał te placówki czy te osoby, na których mu szczególnie zależy. To absolutnie minister Sikorski uszanował czy zapewnił uszanowaniu. Natomiast potem minęły 3 miesiące od grudnia, z tej zgody się wycofał. Może to się wydarzyło po drodze, panie ministrze? Tego nie wiem. Natomiast uważam, że szanując tutaj kompetencje prezydenta do odwoływania i powoływania, spodziewałbym się, że prezydent też będzie szanował to, że ambasadorowie realizują politykę rządu i muszą mieć zaufanie ministra spraw zagranicznych. I naprawdę rozmawiałem o tym z ministrem Sikorskim wiele razy. Nigdy nie było jego intencją, żeby jakiś tutaj kryzys wywoływać. Mało tego, miesiąc temu, gdy minister Sikorski spotykał się na konferencji w Monachium z ministrami spraw zagranicznych Chin, Indii, zapraszał pana ministra Siewierę, szefa BBN-u. Wiele minister Sikorski zrobił, żeby ta współpraca z ośrodkiem prezydenckim była dobra. Więc to nie jest tak, że przyczyna leży po stronie MSZ. Tylko trochę prezydent chyba zmienił zdanie czy jego otoczenie i to nie jest dobra sytuacja i ja tu wspieram ministra Sikorskiego oczywiście, bo nie może być tak, że są ambasadorowie, którzy nie mają zaufania, zwłaszcza, że no, żyjemy w bardzo trudnych, ciężkich czasach. Ale to po co konstytucja tak to sformułowała? Autorzy konstytucji tak sformułowali te przepisy, panie ministrze, że za zgodą prezydenta powołuje się, odwołuje. No to jeżeli mamy zgody prezydenta, nie ma tematu. Ale konstytucja stworzyła tutaj dwa organy władzy wykonawczej. A szczególnie jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. Tak, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to sytuacja jest dość jasna. Prezydent realizuje politykę rządu. Jest dokładny zapis w konstytucji w tej kwestii, że to Rada Ministrów ustala politykę zagraniczną, a prezydent ją realizuje. Więc prezydent jadący gdziekolwiek, oczywiście z głową państwa, stanowisko rządu natomiast ma... otrzymuje stanowisko rządu i nie może poza to stanowisko rządu wychodzić. I to jest kwestia taka, czy prezydent Duda w różnych obszarach, zresztą nie dotyczy to tylko dyplomacji, jest gotów szanować to, że wyborcy 15 października dali nam mandat do rządzenia. A może wy nie szanujecie tego, że 4 lata temu to wyborcy dali prezydentowi mandat do rządzenia? No ale to dlaczego prezydent w grudniu się zgadzał, a teraz się nie zgadza? No dlaczego tak jest? To już wie prezydent Andrzej Duda, jeżeli tak oczywiście było, bo to są też słowa Radosława Sikorskiego, mamy słowo przeciwko słowu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Minister Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, koordynator służb specjalnych, był dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Dobrego dnia państwu życzymy. Radio Plus. Sedno Sprawy.